Witajcie. Witajcie w naszej bajce, chciałoby się powiedzieć. Dziś nadajemy ze strzelnicy Stowarzyszenia Berdysz w Ożarach. Pozwolenie na broń dla eksploratora. Skąd ten tytuł filmu? Ano dlatego, że dziś relacja ze strzelania, ze spotkania Stowarzyszenia Trzy Twierdze, na którym obecny był nasz kolega, doskonale znany w środowisku poszukiwaczy, eksploratorów. No dobra, ale o tym to za chwilę. Na razie parę słów o samej strzelnicy. Otóż, moi drodzy, inicjatorem oraz fundatorem powstania strzelnicy w Ożarach jest pan Sylwester Kowal, przedsiębiorca i społecznik z Kamieńca Ząbkowickiego. Natomiast opiekunem, dobrym duchem i animatorem strzelnicy jest niejaki Mateusz Gnaczy, nasz kolega serdeczny. On to i jego stowarzyszenie Berdysz opiekuje się bezpośrednio strzelnicą i do niego możecie zwracać się z pytaniami o dostępność torów. Strzelnica jest ogólnodostępna, oczywiście dla ludzi z pozwoleniem na broń i własną bronią. A ja podpowiem wam tylko, że stowarzyszeni w Trzech Twierdzach mogą liczyć na 20% zniżki od cen regularnych wynajmu toru na strzelnicy w Ożarach. Numer telefonu do Mateusza zostawię wam w opisie filmu. A my, no cóż, zbliżamy się powoli do rusznicy, więc myślę, że czas hucznie rozpocząć nasze spotkanie. Otóż, moi drodzy, mam zaszczyt wraz z Sylwestrem rozpocząć dzisiejsze spotkanie Stowarzyszenia Trzy Twierdze. Jesteśmy na terenie legalnie działającej strzelnicy. To taka informacja dla różnych internetowych zomowców. Sylwester odda uroczysty pierwszy strzał z rakietnicy i będzie strzelał nabojem spadochronowym. Został ostrzeżony o konsekwencjach takiego strzału dla nadgarstka, więc do odważnych świat należy. Witam serdecznie, Stowarzyszenie Klub Sportowy Magnes na dymowe detektory metali. Pozdrawiam wszystkich moich zawodników i zawodniczki. Korzystając z okazji, że już mamy 9 marca, a wczoraj był 8 marca, też dla wszystkich kobiet spóźnione życzenia na Dzień Kobiet. Nigdy tego nie robiłem. Wydobyłem mnóstwo podobnych egzemplarzy. Jeżeli zrobię coś źle, proszę mi wybaczyć. Nie znam się na tyle na broni. Do czasu, dopóki się nie nauczę. Jak zrobisz coś źle, to pochowamy. To jeszcze będzie salwa honorowa, proszę ciebie. Uwaga! Ochronniki słuchu, wszyscy! Ognia! O, kurwa! Leci spadochronik, leci! Tak, przed chwilką Sylwester nam się przedstawił w bardzo skrótowej formie. Myślę, że czas to rozwinąć, bo jest to człowiek, historia, człowiek, legenda. Oddaję ci głos, opowiedz co nieco. Nazywam się Sylwester Pepel, jestem, że tak powiem, osobą skromną. Założyłem Stowarzyszenie Klub Sportowy Magnes Neodymowy Detektor Metali. Zrzeszam osoby, które mają pasję, które od 1 stycznia 2018 zaprzestały swojej pasji, ponieważ przepis prawa się zmienił z wykroczenia na przestępstwo, czyli chodzenie z wykrywaczem jest to przestępstwem, jeżeli nie mamy pozwolenia konserwatora zabytków. My pokazujemy od ponad 6 lat, że jeździmy po całej Polsce, sprzątamy, gdyż zmieniliśmy definicję słowa poszukuję na sprzątam i sprzątamy całą Polskę, a wydobywamy przeróżne rzeczy, wydobywamy pociski, bomby, karabiny MG42, gdzie później jedziemy na myjnie. Teraz dużo więcej egzemplarzy jeszcze będzie wyciągane i to będzie pokazywane, ale bardzo się cieszę, że poznałem tak wspaniałą osobę jak leśnego dziadka, gdyż otworzył mi oczy na to, co może się wydarzyć w tym roku 2024 i w kolejnych kilka innych latach, gdyż przypuszczam, że nawiążemy bardzo długą i owocną współpracę, na której wszyscy skorzystają. Myślę, że na to bardzo liczymy obaj, dlatego dzisiaj właśnie to pierwsze spotkanie na strzelnicy. Ale mnie intryguje ten napis, zawodnik i klub sportowy. Powiedz, dlaczego poszukiwania odbywają się w formule zawodów sportowych?
Tu cię jeszcze za język muszę pociągnąć. Tutaj kwestia jest tej treści, że jak mi powiedziało grono poszukiwaczy, że od 1 stycznia 2018 zmieni się przepis prawa, więc ja już w październiku, w listopadzie przed zmianą tym przepisem prawa zacząłem główkować. No przecież Polak zazwyczaj wszystko potrafi, więc co można byłoby zrobić, żeby tym osobom, które chodzą z wykrywaczami, pomóc. Ja nie chodzę z wykrywaczem, ja go kuźwa nie lubię, ale uwielbiam ludzi, którzy mają tą pasję, organizuję to dla nich, wszystkie zloty, kopania, treningi, co tydzień gdzieś mam. Przykładowo w tamtym tygodniu byłem w Warszawie, było 76 osób. Dwa tygodnie temu byłem w Szczecinie, była też bardzo duża grupa ludzi. Byłem we Wrocławiu, też była bardzo duża grupa ludzi. Co tydzień gdzieś jesteśmy. No dobra, no właśnie, wyjeżdżacie w teren, zakładacie kamizelki zawodnicze. Tak? Bo każdy zawodnik musi mieć swoją kamizelkę, legitymację. Ale na nasze kopania mogą przyjeżdżać, tak jak do ciebie, osoby, które nie są w stowarzyszeniu. Osoby, które nie mają zielonego pojęcia o wykrywaczu, albo są wolnymi strzelcami, chodzą po nocach z latarkami. Każda osoba u nas jest mile widziana. Jeżeli mu się spodoba rzucanie magnesem, będzie rzucał magnesem neodymowym. Jeżeli będzie mu się podobało chodzenie z wykrywaczem, będzie chodził z wykrywaczem. On nie musi się do nas zapisywać, do stowarzyszenia. On może przyjechać, zobaczyć, jak my funkcjonujemy. Jeżeli spodoba mu się to, co my robimy i funkcjonujemy, to może do nas dołączyć. A dodatkowo do tego, co robimy, magnes neodymowy i detektor metali, będziemy chcieli połączyć, cały czas nawiązuję do tego, do zawody tego, co ty masz. Strzeleckie. Zawody strzeleckie. Pierwszy raz strzelałem z rakietnicy, rewelacyjne. Wczoraj strzelałem na forcie Srebrna Góra, no wywaliłem dobre wiadro amunicji, było rewelacyjnie. Strzelałem na wszystkim, na czym mi się tylko wymarzyło, albo co widziałem w telewizji, na filmach sami swoi, albo cała reszta. I nawet na tych sprzętach nowej jakości. Naprawdę było super. Sylwester, będę drążył zawodnik i klub sportowy. Jest was powiedzmy 60, tutaj mamy łyse pole. Przyjeżdżacie, wszyscy wyciągają detektory, chodzą. Rolnik zza płota, o kurwa, chodzą nie, po moim polu. My zazwyczaj mamy zawsze zgodę rolnika. Zgoda rolnika, okay. Ale nie potrzebujemy pozwolenia konserwatora zabytków. No właśnie. Ponieważ my nie poszukujemy zabytków. My sprzątamy dla rolnika pole. Dla nadleśnictwa sprzątamy lasy, tak? Jeżeli nadleśnictwo mówi, panie Sylwestrze, za dwa tygodnie mamy obawy, że coś tam może być, to my jako stowarzyszenie bardzo chętnie sprawdzimy ten teren. Ostatnio byliśmy w Poznaniu, znaleźliśmy bardzo dużo pocisków. Ostatnio byliśmy w nadleśnictwie, wyciągnęliśmy tam chyba 70 czy 80 pocisków moździerzowych, 82 mm. Więc dzięki nam jest bezpiecznie. Do marca 2022, podkreślam, my jako stowarzyszenie zgłosiliśmy ponad 50 ton ładunków wybuchowych. I wszystko nam się to bilansuje, liczy, zlicza. Każde wiadro amunicji, którą odnajdziemy, czy moździerze, pociski, to się nam wszystko liczy. No dobrze, to rolnik się zgodził, ale jedzie sobie taki zomowiec, jedzie sobie emerytowany milicjant swoim dużym Fiatem, patrzy, chodzą z wykrywkami, a jest ustawa 2018, 112. Dzień dobry, chciałem zgłosić, że poszukiwacze nielegalnie. Przyjeżdża patrol, prawda, na miejsce. I co teraz się dzieje? Od lipca 2018, jak założyliśmy stowarzyszenie, do akcji zeszłego tygodnia do Warszawy, to była 601 akcja, z czego mamy już na koncie 398 interwencji policji. Interwencje policji są dlatego, względu na to, że ktoś uprzejmie donosi, albo ja sobie nie życzę, żeby on tam kopał, bo to są moje tereny. Nie, że jest właścicielem gruntu, tylko on sobie przypisuje tereny do danego terenu, że on ma pozwolenie od konserwatora zabytków. Mnie nie interesują pozwolenia danej osoby, że ktoś tam ma na jakieś pola. Mnie interesuje to, jakie ja dostaję zgodę od właściciela gruntu lub urzędu miasta, urzędu gminy czy nadleśnictwa. Ja już wielokrotnie pokazałem, że kopaliśmy w Warszawie na Łazienkach Królewskich, kopaliśmy w Malborgu na zamku. My mamy efekty, my pokazujemy wszystko. My nie chowamy po kieszeniach, czy to są złote monety, czy to są przedmioty niebezpieczne. Ilość broni, pocisków, ja wszystko pokazuję, tak? Więc nie mam nic do ukrycia, bo jest u nas bardzo ważne. Jeżeli odnajdę przedmiot niebezpieczny, ja się do niego nie dotykam. Zgłaszam 112, przyjeżdża policja. Dlatego my mamy 398 interwencji policji. Okej.
Czyli policja dowiaduje się, że po pierwsze to są zawody, jesteście klubem sportowym, prowadzicie sprzątanie za zgodą właściciela terenu i w zasadzie w tym momencie nie ma możliwości przyczepienia się do nas. I czy ustawa wejdzie, czy nie wejdzie, to, że została podpisana, to nie znaczy, że do tego zostaną udostępnione narzędzia, bo narzędzia są nieudostępnione, bo tej aplikacji nie ma, ponieważ miała kosztować bombę pieniędzy. Mówisz o aplikacji, gdzie... Tak, od 1 maja mu było mówione, że pan Andrzej podpisał ustawę i ustawa przeszła. Ale to, że ustawa przeszła, to nie znaczy, że mamy narzędzia do tego. I te narzędzia nie przejdą, bo one kosztują bombę pieniędzy, a nikt nie chce na to wyłożyć. I co się w tej aplikacji miałoby zgłaszać? Chodziło o to, że wtedy nie potrzebujemy pozwolenia konserwatora zabytków. Może to przeinaczy albo nie, ale według tego, co tak mi powiedziano, że będzie aplikacja, że zgłaszam, idę i wchodzę i robię i działam, tak? Mając zgodę właściciela gruntu. My tak już funkcjonujemy od 6 lat. My nie potrzebujemy pozwolenia konserwatora zabytków, gdyż my nie poszukujemy zabytków, my sprzątamy. I to jest clue. A że trafimy na coś, co jest historyczne, nie wiem, bransolety, sikiery z epoki brązu, złoto, srebro, my to fotografujemy, nagrywamy, pokazujemy i wrzucamy na naszą aplikację. Okej, drodzy poszukiwacze, i teraz do Was się zwracamy tutaj wspólnie. Postanowiliśmy z Sylwkiem zapraszać Was na jeszcze bardziej atrakcyjne spotkania. Przy niektórych akcjach organizowanych przez Sylwestra, gdzie znajdziemy w pobliżu strzelnicę, po całej akcji sprzątania terenu, gdzie na pewno znajdzie się kilkaset ciekawych elementów, robimy sobie wieczór przy ognisku, jeszcze bez piwa. Leśny dziadek przyjeżdża z bronią strzelnicową. I każdy z Was będzie mógł sobie oddać parę, paręnaście, parędziesiąt, paręset strzałów z różnego rodzaju broni. Mało tego, kto z Was stwierdzi, że Wam się to podoba, że to jest coś dla Was, że tam ten Mauser K98, może nie ten, którego wykopaliście z gruntu 2 godziny wcześniej, ale niemal taki sam z moich zasobów militarnych, że Wam się ta broń podoba, bo strzeliliście sobie nabojem z lat 50., to wtedy, tak jak Sylwek, będziecie mogli zrobić sobie u leśnego dziadka pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich. Nie bójmy się tego. Szukamy, bardzo mi się podoba Twoje motto, szukaj rozwiązań, bo problemy już gdzieś są. Więc my te problemy rozwiązujemy. Wydaje Ci się, że pozwolenie na broń to jest jakaś droga przez mękę, znajomi komendanta, nic bardziej mylnego. Członkostwo w stowarzyszeniu, w ogóle witaj w Stowarzyszeniu Trzy Twierdze, dzisiaj oficjalnie, tak, po raz pierwszy się spotykamy. Członkostwo w stowarzyszeniu, wiecie jaki to jest koszt? 83 grosze dziennie, przez cały rok. A w tych 83 groszach są takie imprezy jak dzisiaj. Strzelamy na koszt stowarzyszenia z rakietnicy, strzelamy z broni małokalibrowej, strzelamy z pistoletu maszynowego Sterling. Do rzeczy. Członkostwo w stowarzyszeniu, badania lekarskie, egzamin na policji, dostajesz pozwolenie na 10 sztuk broni. Ja już się nie mogę doczekać. I teraz ważne, no niestety, jak znajdziesz tą broń na polu, to ty ją musisz oddać. To musimy ją zgłosić, tak proceduralnie, ale powiem Wam tak, tam na regale widziałem piękne cudo, olbrzymie, duże, nie wiem jak nawet nazwać tą broń, tą dużą, wielką. Rusznica? Chyba PTRS. Rusznica, ale tak. Jest piękna. Już nie mogę się doczekać, żeby wykonać z niej chociaż jeden strzał i zobaczyć, jakie ma kopnięcie. A to za chwilę idziemy na rusznicę w takim razie. Gdybyście mieli pytanie, do Sylwestra przede wszystkim, do mnie, piszcie w komentarzach. Ja w opisie filmu zostawię nasze namiary. Mhm. Będzie można zadzwonić, porozmawiać. No i myślę, że owocna współpraca się zaczyna. Będziemy chcieli robić takie imprezy, jak robimy zawsze okolicznościowe, sobota, niedziela, dwudniowa i tak dalej, żeby połączyć to z leśnym dziadkiem, jeżeli znajdzie dla nas wolną chwilę, jakieś tam okienko w terminach. Będę się mocno starał. Pamiętajcie, w pierwszy weekend lipca obchodzimy 6. urodziny klubu. Musi być pierdolnięcie. To będą musi huczne obchody. Musi być, tak. Gwarantuję, stary. I zobaczcie, teraz za każdym razem, co weekend mamy gdzieś kopania. Teraz będziemy mieli 17 marca w Ostródzie akcję 300 rzeka. Zapraszam wszystkich. Zobaczycie, że warto przyjechać, że warto dbać o naszą matkę ziemię. Pomóżcie mi posprzątać tą Ostródę, bo naprawdę trzeba ją posprzątać, bo to jest nasza perła Mazur. Pozdrawiam tutaj pana Włodzimierza Brodziuka, który naprawdę od samych lat 2017, gdy zacząłem sprzątać rzeki i lasy, on mi zawsze pomaga i trzeba byłoby go wesprzeć. Wesprzemy. Wesprzemy również leśnym dziadkiem.
Dobra, zapraszam, idziemy na rusznicę. Trzymajcie się. Łubu dubu, się bawi prezent. U leśnego dziadka. Rusznica PTRS. W prosiaka ognia. Tak się trzymać, tak jest. Uwaga, będzie bardzo głośno. Dawaj. Ale jebło! Można? I uśmiech szczęścia do kamery, panie. Ale zajebiste. Tyle nas, panie, tyle. Pani się ładnie uśmiecha. Tak jest. Właśnie żeśmy strzelali z DP-28. Oryginalnego. O, tam biegną nasi... Takie imprezy tylko leśnego dziadka. I tym optymistycznym akcentem, bo prosiak ocalał, kończymy naszą relację ze spotkania w Ożarach. A za parę dni zapraszam Was na film, gdzie podsumujemy spotkanie, które odbędzie się niedługo, 20 marca na Helu. Trzymajcie się i zapraszam wszystkich niezdecydowanych. Pomożemy, wyrobimy pozwolenie na broń. Na razie, cześć.